Szanowni Państwo, profesor Szukała, który jest szefem całego jednego dużego obszaru w ramach programu białkowego i bardzo lubi osobiście przyjeżdżać, prosił, żeby przeprosić za nieobecność. No ale niestety, no, jak się ma prawie 80 lat, to nie zawsze się jest żwawym, szybkim i zdrowym, także coś go tam strzyknęło i nie mógł. Ale złoża boleści jest tutaj razem z nami. W związku z tym ja sobie też troszkę pozwolę na samowolę. Będę mówił o tym, co mi pasuje, a nie co profesor by mi kazał. Ponieważ profesor chciałby w pół godziny opowiedzieć wszystko. Całe zadanie, które jest realizowane od Olsztyna po szczyty gór, bo nawet Rzeszów gdzieś tam i okolice są w to uwikłane. Tutaj oczywiście Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma bardzo dużą rolę. Natomiast ja wybrałem to przede wszystkim, te wyniki, które będę omawiał, które pochodzą z Poznania i okolic, czyli rejon zbliżony klimatycznie, glebowo i niestety również suszowo tutaj do województwa lubuskiego, bo ten język też aż pod Poznań sięga suszy. No i będę też troszeczkę mówił o sprawach troszkę może z boku produkcji krajowego białka, ale bardzo mocno związanych z osinami strączkowymi, co mnie boli w tej chwili bardzo. Natomiast trzeba o tym głośno krzyczeć, żeby w przyszłości nie bolało bardziej. Szanowni Państwo, nowoczesne rolnictwo zaczęło się w Wielkopolsce równo 200 lat temu, kiedy Dezydery hrabia Chłapowski wrócił ze Szkocji i przywiózł nową armatę, coś takiego do strzelania na prusaków, bo stwierdził, że szablą to już się nie da. I przywiózł jednocześnie wiele innych nowości, w tym płodozmian. I ten pług, orzący głęboko na 20 centymetrów, nie 35, plus płodozmian, to był największy kop, jakiego rolnictwo dostało w historii całej tej kilkutysięcznej. I od tego czasu to się pięknie rozwijało, bardzo mocny udział w tym miały rośliny bobowate, nie tylko strączkowe, ale również koniczyny, lucerny. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że one są ogromnym producentem azotu. My prawie 90% całkowitej produkcji amoniaku światowego przeznaczamy na nawozy azotowe, a resztę na amunicję. Natomiast rośliny bobowate produkują tego dużo więcej, również liczymy oczywiście te wszystkie dzikie, wszelkie akacje, nie akacje, ze względu na właśnie bakterie brodawkowe. I tutaj nie mam jeszcze danych konkretnych, bo skończyliśmy serię badań teraz jesienią, zima, na wszelkie syntezy, uśredniania, analizy statystyczne tego wszystkiego, ale mamy obiecujące wyniki z kilkoma nowymi, bo cystanitragina, prawdę mówiąc, to już jest przeżytek, nie? Taka stara formulacja, mało skuteczna i przede wszystkim upierdliwa w stosowaniu. Trzeba słońca uciekać, zaszczepić natychmiast przed siewem i inne takie rzeczy. Natomiast jest kilka nowych, tu między innymi to, co gospodarz wspomniał również. Kilka nowych nie wiem, czy mogę, panie doktorze, mówić formulacja w przypadku szczepionki, pan można mówić, nie? Bardziej płynne, łatwiej rozprowadzalne, lepiej trzymające się nasion, ale przede wszystkim również skuteczniejsze w brodawkowaniu. Także nawet jak ktoś u siebie brodawki uważa, że ma, to są niewielkie pieniądze, warto dla pewności zawsze nasiona szczepić. I to jest pierwszy wniosek, taki najogólniejszy z tych naszych już teraz prawie 10-letnich prac. W ciągu ostatnich 30 lat bardzo niestety pogorszył się generalnie styl gospodarowania w Polsce. Bardzo wzrosła powierzchnia uprawy zbóż, które mają negatywny wpływ na gospodarkę próchniczną. To są niewielkie liczby, to jest po pół tony próchnicy z hektara, ale jak pomnożymy razy 30 lat, to się robi nieciekawie. Bardzo wzrosła powierzchnia uprawy kukurydzy, również rzepaku, one wszystkie mają ujemny wpływ na bilans próchnicy. Bardzo zaniedbano uprawę strączkowych, o czym dzisiaj mówimy. I prawie, że już motylkowych, szczególnie tych lucern koniczyn wieloletnich, też miejscami nie ma.
No, z bólem stwierdzam, że również sztuka uprawy międzyplonów bardzo podupadła i przez wiele lat miałem ten problem, że rzucałem dla studentów hasło poplon, odzew gorczyca. I koniec, na tym się ich wiedza kończyła. Teraz jeszcze coś o jakiejś głupinie słyszeli, ale tak plotka by poszła, że można. A przecież mamy chyba 35 czy 40 gatunków roślin, które nadają się do uprawy w międzyplonach i dają dużo lepsze efekty. To wszystko sprawiło, szanowni państwo, że niestety no brakuje nam tej różnorodności nie tylko roślin, nie tylko kształtów, rodzajów, systemów korzeniowych. Tu mamy dla porównania jakąś tam rzodkie w jedną, drugą, kilka roślin strączkowych, ale też tego życia na nich. To wszystko bardzo ubożeje. I pole zaczyna wyglądać jak przewód pokarmowy człowieka po antybiotykoterapii. Tam nie ma nic. To wszystko jałowieje bardzo. A jak jałowieje, to co się wprowadza? No różne choróbska. U człowieka to będą jakieś tam grzybice, prawda? Już nie wnikamy w których miejscach. A na polu ja mam takiego dyżurnego winowajcę fuzariozy w pierwszej kolejności. Takie scępy, ścierwojady, co to nam wszystko, co osłabione wchodzą. No i oczywiście razem z nimi cały pakiet. Problem skorupy się bardzo nawarstwia. Szanowni państwo, to są piaski. Co prawda jeszcze czwarta klasa, już taka bliższa piątej. Na piaskach już my obserwujemy zaskorupienie. No to jest przecież rzecz przerażająca. No, a to mnie cieszy to zdjęcie akurat. Ponieważ tutaj obok mieszka moja teściowa i to wszystko na jej okna leci. Ale niestety, poważnie mówiąc, oczywiście to jest tragedia. Kiedyś rolnik by nawet w takiej suszy nie wjechał w pole, bo i tak by nic nie zrobił. A w tej chwili niestety to wszystko mieli, niszczy, degraduje. To jest prawidłowe słowo. Brak pokrywy roślinnej przez długie okresy powoduje, to jest zrobione tutaj niedaleko koło Glińska zdjęcie, że również woda ciągle płynąc, deszcz kapiąc, niszczy tą strukturę, zmywa. Że coś deszcze cały czas, słuchajcie, susza i nadmiar wody. To są dwa końce tego samego problemu. Jakby gleba była zdrowa, mniej by reagowała roślina na suszę, ale też byłby mniejszy problem po dużych deszczach. Ta woda by ładnie wsiąkała. A tego nie ma. Woda płynie i potem mamy takie łysiny. Ta łysina to jest gleba całkowicie zdewastowana, czyli zniszczona, tak jak hałda kopalniana. Przy tam nic nie rośnie, to znaczy, że gleba w tym momencie tu jest martwa. I niestety tych łysin jest coraz więcej i coraz częstsze przyczyny główne, coraz intensywniejsza uprawa roli i coraz większe uproszczenie zmianowania. Na szczęście ja tu jestem w takim rejonie, gdzie dużo ludzi już z tej uprawy intensywnej schodzi. Swoją drogą quattro drugi raz uważam, że też niepotrzebny, bo tu podsłuchałem, o czym panowie rozmawiali. I tutaj oba te woły, czyli i zmianowanie, i uprawa roli jak najdelikatniejsza, powinny ten wóz powoli wyciągać z bagna. Bobowate, tak jak już na wstępie było powiedziane, były długi czas zapomniane wręcz. Natomiast jest teraz szansa, że się troszeczkę odrodzą. Co prawda może nie ta kukurydza, milion hektarów ponad, ale wzrost jest duża szansa. Tutaj ta zmiana klimatu to nie jest może korzyść dla strączkowych, natomiast zmusi rolnika, żeby zaczął znowu dbać o ziemię. A strączkowa tu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Są nowe odmiany, no chociażby wąsate odmiany grochów były taką małą rewolucją w tym gatunku, ale w innych gatunkach też państwo wiecie, że to się trochę dzieje, no może z wyjątkiem łupinu białego, gdzie chyba już równo 30 lat nic nowego się nie pokazało, ale w wąskolistnych są bardzo, bardzo duże ruchy chociażby. No i są nowe rozwiązania agrotechniczne, których nikt w zasadzie nie testował w uprawie roślin strączkowych i taką najdalej idącą rzeczą są uprawy bezpłużne, które w burakach, w kukurydzy, w zbożach również już są bardzo popularne. I pytanie, co zrobić z tym, czy da się to jakoś ze strączkowymi pożenić. Szczególnie obiecujące są technologie konserwujące spośród tych wszystkich bezorkowych.
I to wiadomo na całym świecie, tego jest już prawie 200 milionów hektarów. Przypominam, w Polsce 14 milionów hektarów gruntów rolnych. I stosowanie tych upraw plus płodozmianu jakiegoś, chociaż minimalnego, jak Państwo sobie już dawno przeczytali, daje ogromne korzyści dla gleby, równa się korzyści dla rolnika. Także, aha, ta dżdżownica ma na imię Jurek, na cześć profesora Szukały. No. No i właśnie głównym brakiem, problemem w rozwoju bobowatych w tej chwili są te zapóźnienia w badaniach naukowych. Nad kukurydzą wszyscy się zajmują, nad zbożami wszyscy. Natomiast nad strączkowymi tak trochę średnio. Dlatego między innymi, żeby zwiększyć przede wszystkim produkcję krajowego białka, ale przy okazji wykorzystać strączkowe dla podniesienia generalnie jakości naszych gruntów. Od 10 już prawie lat prowadzone są programy wieloletnie o takich tutaj podanych nazwach i właśnie profesor Szukała jest tu w tych programach w dużych obszarach szefem. W drugim programie właśnie obszar trzeci, czyli rośliny strączkowe, to jest to, o czym mówimy. I przedstawię Państwu takie wybrane niektóre, tendencyjnie oczywiście wybrane przeze mnie, wyniki i z pierwszego, i z drugiego programu. Przy czym nie zawsze będą to jakieś takie bezpośrednie zalecenia, no jak chociażby tutaj, już widzę, pan doktor śledzi tą całą ochronę i brew marszczy, a po co to, nie? Od razu wyjaśniam. Tu były trzy technologie. Niskonakładowa, czyli taka bardzo złodziejska, bym powiedział. Żadnych nawozów, tylko nitragina mechaniczne raz przepielenie, czyli brona gdzieś tam we wczesnych fazach. No to stare, bo to jest lat 2012-2015, więc tam już większość się tutaj nie zgadza, nie? A falonu już nie ma przecież kilka lat. Ale chodzi o to, że tutaj znowu było na bogato. Wszystko, co przyszło do głowy, że można by dać, było dane, żeby maksymalizować plon. Teraz by ta karta wyglądała inaczej, ale też na bogato to Państwo sobie wyobrażają, co by tam można sypnąć. Plony nie jest wielkim zdziwieniem, że plony rosły tak, jak rosła. No tu jest jakaś pomyłka, jedynki brakuje, 130% oczywiście plonu. I to się w kilku roślinach uprawnych gdzieś tam i w różnych miejscowościach. Gorzeń to jest gdzieś w okolicach Międzychodu, parę kilometrów jak ktoś, czyli już w zasadzie ten klimat. I po tej stronie, gdzie nie pada, w Międzychodzie zawsze gnoi, a w Gorzyniu suchuśko. To się powtarza, zwiększamy intensywność nakładów, plony rosną, nie odkrywamy tutaj żadnej rewelacji. Natomiast, Szanowni Państwo, jak popatrzymy na koszty i wynik finansowy, to co prawda ten dochód brutto taki rośnie, ale niestety dochód rolniczy tutaj maleje. I o ile jeszcze tutaj bym powiedział, że to jest taka trochę kradzież, bo nie daliśmy nawozów, roślina skorzystała z tych zasobów, które ma w glebie, no o ile w tą stronę zdecydowanie można powiedzieć, że przeinwestowaliśmy. Poszło wszystko potrzebne, niepotrzebne. To było między innymi 30 kg azotu, w tej chwili ponad 3 zł za kilogram. Też pytanie, czy to miało sens. Czyli wniosek taki konkretny, nie ma co szaleć z kosztami i nie ma co iść na maksymalizację plonu. Idziemy na racjonalizację plonu, czyli ten plon, który daje nam największy zysk. Dochód rolniczy, kto jak sobie liczy, to już tam jego sprawa, żeby najwięcej w kieszeni zostało, żeby można było żonie nowe futerko kupić. I im dłuższe, tym szczęśliwsza, prawda? Tak patrzę, to panie... A nie, bo nagrywają, to nie powiem. W przerwie, o futerkach. No i to pytanie, czy ten azot stosować. Zrobiono testy z wykorzystaniem azotu znaczonego, tego, co świeci w nocy. I co się, Szanowni Państwo, okazało? Że dla produkcji plonu najskuteczniejszy jest ten azot, który został związany z powietrza przez bakterie brodawkowe. Ponieważ z całości tego azotu ponad 70% poszło w nasiona.
a tylko 30 niecałe procent zostało w częściach wegetatywnych. Czyli ten mechanizm fizjologiczny, brodawka, strąg jest bardzo silny. Dlatego jeszcze raz powtórzę, przede wszystkim liczymy na dobre brodawkowanie, liczymy na skuteczną fiksację azotu z powietrza. Choćby właśnie dlatego, że ten azot nie buduje masy wegetatywnej, tylko buduje plon nasion. Tu tak przy okazji z tych resztek zostało tam prawie 30 kg pobrane przez następczą pszenicę i wykorzystane do budowy jej plonu. Ale to nie był tylko jedyny efekt, bo również większa zdrowotność korzeni roślinnych sprawiła, że przyrost plonu był dużo większy niż tylko ta różnica w nawożeniu azotowym. No i to taki ładny łubinek właśnie. To pewnie ten, co świeci. Testowano również różne systemy uprawy roli, między innymi w warunkach łanowych, czyli rzeczywistej wielkości produkcji w przebędowie. Jakby były jakieś pytania takie dotyczące slajdu, to wołać na bieżąco. I tutaj uwaga, że jest to stacja hodowli roślin strączkowych, czyli tam płodozmian z natury swojej jest dobry. Duża strączkowych, tam również jest rzepak i inne takie. A to jest ważne o tyle, że już po pierwszorazowym zastosowaniu tych upraw nieorkowych, nietradycyjnych, no tutaj to wszystko, co było stosowane, ale może tak pokażemy. To są dokładnie te narzędzia, które były, szczególnie na siewnik, zwróćcie uwagę, ponieważ we wszystkich technologiach, czy w workowej, czy w tej uproszczonej, czyli tylko płytka uprawa, był stosowany wszędzie ten sam siewnik. Czyli nie można powiedzieć, że to w maszynach gdzieś by tkwiła różnica. Różnica tkwiła tylko w sposobie przygotowania roli. I efekty na kilku roślinach. Tutaj mamy łubin żółty, technologia uproszczona, zdecydowana zwyżka plonu. W pierwszym roku po rezygnacji z orki. Siew bezpośredni, czyli zupełnie nie wykonywano żadnej uprawy, tylko siewniczek przejechał, praktycznie na poziomie orki. Inna roślina, łubin wąskolistny. Tutaj mamy większą obniżkę po siewie bezpośrednim. Ale uprawa uproszczona, zwyżka wyraźna, 10%. Łubin biały, jeszcze większa obniżka po siewie bezpośrednim, po uprawie zerowej. Ale taka płytka uproszczona, prawie 10% zwyżki. Co dalej mamy? Groch siewny, to samo, duża zniżka, całkiem spora zwyżka. Jak to wszystko poskładamy do kupy? To się okazuje, że po uprawie uproszczonej mieliśmy największą produkcję białka, która jednocześnie uzyskaliśmy najmniejszym kosztem. Najmniejszy koszt produkcji kilograma białka był zawsze w uprawie uproszczonej. Bo wyższy plon, a mniejsze koszty. Ale zwróćcie uwagę na siew bezpośredni. Są takie miejsca, gdzie mimo tego, że plon białka był mniejszy, ale koszt kilograma, tu na przykład niecałe 2,90, a tutaj prawie 3 złote, w uprawie tradycyjnej. Koszt produkcji jednostki plonu czasami nadal był niższy. Czyli liczymy, no oczywiście tutaj w grochu, gdzie były duże obniżki plonu, no to już nie ma tak dobrze. Ale wniosek, nawet niewielka obniżka plonowania może być opłacalna, jeżeli przyniesie duże oszczędności. I tak trzeba to liczyć. Amerykańcy, a ostatnio gościliśmy profesora Wrighta u nas, bardzo wybitnego człowieka, zawsze przeliczają na kasiorę. Nie ile on tam tych orzeszków ton zebrał z hektara, tylko ile mu dolarów z tego hektara zostało. I tak liczą. No, co my dalej mamy? No te nadwyżki bezpośrednie oczywiście w uproszczonym wyszły tu najwyższe, a można to było policzyć, bo to już były kilkuhektarowe powierzchnie, więc te zużycia paliwa, godzin, traktorzystów i tak dalej, wszystko można było precyzyjnie pomierzyć, policzyć, poważyć. I znowu są niektóre miejsca, gdzie po siewie bezpośrednim ta nadwyżka bezpośrednia jest większa niż po uprawie tradycyjnej. Także warto się nad tym ponownie zastanowić. No i rzecz oczywista, zużycie paliwa zdecydowanie mniejsze tam, gdzie ograniczyliśmy uprawę roli. Kolejne doświadczenia.
również w doświadczeniach łanowych, ale to już jest w Brodach Poznańskich, nasze gospodarstwo uczelniane i inne lata. To jest ta kolejna czterolatka. To może mało. Uprawa tradycyjna, widać, że ciągniczek nie jest poletkowy. Uprawa, i tutaj mamy taką wersję, uprawa zerowa po żniwach i uprawa pasowa, czyli striptil, już w siebie tej rośliny strączkowej. I tutaj mieliśmy jeszcze po drodze jakieś tam opcje z poplonami swaceli. I patrzymy sobie, co tu mamy. Groch siewny, jakbym musiał się tu przesunąć, bo nie widzę tej krawędzi. Wszędzie mamy lekkie albo duże obniżki plonowania. Ale już bobik, wszędzie mamy i to wyraźne, i duże zwyżki plonowania. A to są doświadczenia na klasie generalnie czwartej. Raz bliższa piątej, raz taka mocna czwórka, w zależności jak dyrektor gospodarstwa gdzieś tam pole w danym roku nam wyznaczył pasujące po zbożach, bo to jeszcze musi być w miarę równy kawałek i tak dalej. I bobik bardzo ładnie, mimo tego, że mówi się, że w Wielkopolsce bobik się już nie nadaje, no średnia ponad 3,5 tony z tych kilku lat. No oczywiście ten rok bardzo nam spaskudził wyniki. No to tragedia była wszędzie. Natomiast no tu po 6,5 tony już z łanu całkiem fajne wyniki, czy tutaj ponad 7. Inne rośliny generalnie podobnie. Łubin wąskolistny, wszędzie zwyżki. Łubin biały, tutaj mocna 10% obniżka. Generalnie łubin biały przez to, że ma takie duże, płaskie nasiona, on wymaga bardzo precyzyjnego siewu. Więc trochę słabsze przygotowanie roli, trochę większe zbrylenie, on jeszcze musi być płótkosiany, jak to wszystkie łubiny. Jeżeli gdzieś ma się coś nie udać, to łubin biały jest takim pierwszym kandydatem. Aczkolwiek tu i tu, jak widzicie, tam gdzie była facelia w międzyplonie, czyli tą glebę jakoś poprawiła, zwyżki były. To były takie jednorazówki. Natomiast cała potęga technologii bezorkowych objawia się dopiero, kiedy utrzymujemy ją na polu przez kilka lat, bo wtedy ta ziemia się zmienia, dopasowuje do nowych warunków. Ta próchnica, daj Boże, się zaczęła namnażać. Więc pytanie, jak to wygląda w dłuższym okresie czasu? My mamy tą dobrą sytuację, że mamy takie doświadczenia już wieloletnie, gdzie można było to wejść w pole z roślinami i przebadać. Pierwsza rzecz, którą na pewno widać, to pojawienie się tej biologii. Ta jest widoczna, ale tam są też takie małe, których nie widać. Gleba zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować. Szczególnie jeżeli też w strukturze zmianowania damy rośliny bobowate, to z tego wynika, że było mikrobiologicznie lepiej. Tu też to wynika, tu też to wynika, prawda? Wierzcie mi na słowo, ja sam tych słupów do końca nie rozumiem, bo to mikrobiolodzy przygotowali, ale z nich wynikało, że tam tych bakterii, grzybów jest właśnie tyle, ile powinno być. No. Natomiast popatrzmy sobie na wyniki. Lata 2011-2014 na takich obiektach, gdzie od 99 roku nie było pługa. Czyli już mamy tą stabilną sytuację. Wzrost plonowania na uprawie bezpłużnej, takiej płytkiej. Takie jak to każdy mówi uproszczona, to myśli taka płciutka. 7% średnio z tych lat. Przy tam podobnej zawartości białka, czyli plony białka też tak się układały. Siew bezpośredni 3% obniżenia plonu. Prawdopodobnie ekonomicznie, bo tego z małych poletek nie jesteśmy w stanie określić, ekonomicznie ta zniżka jest opłacalna zapewne. No bo co to jest 140 kilo nasion, to jest 140, daj Boże, 140 zł, nie? Natomiast pojawiła się nowa opcja, uprawa pasowa. To jest zupełnie przecież technologia. Pierwsze maszyny 9 lat temu były dostępne. My mamy od 15 lat, a to dlatego, że ja trochę spawać umiem. Żeśmy z klapek poskładali, to mamy. I uprawa pasowa w strączkowych działa w ten sposób, że uprawia się ten pasek
jeden, drugi w odległościach tak 30 kilka centymetrów i w każdym pasku wysiewa się ze dwa rządki. My próbowaliśmy z jednym rządkiem, wyniki są zawsze trochę gorsze. No. Nawet już lepiej rozstawić te pasy, na przykład tak jak pod buraki, na 45 cm, ale zawsze zostawiać dwa rządki roślin, a nie sypać tego w jednym rzędzie, bo się za ciasno robi. I tu jest właśnie groch, ale my zdecydowaliśmy, że w tym zmianowaniu, w kolejnej rotacji wprowadzimy bobik. No bo była taka potrzeba, o grochu widzieliśmy już dużo, o bobiku trochę mniej. I tu właśnie widać już taki bobik ładnie rozrośnięty. I to jest to samo doświadczenie, tylko gdzieś tam zamiast jakiegoś poletka z uproszczeniami, czyli też bez orki od 99 roku, daliśmy uprawę pasową, czyli studnię. Zobaczcie teraz tak, 2 lata tłuste. Uprawa uproszczona lepiej niż tradycyjna. Strip till lepiej niż tradycyjna. Uprawa zerowa słabiej. Ale lata chude, a nawet bardzo chude. 2018-19. Uprawa zerowa lepiej niż tradycyjna. Uprawa uproszczona lepiej niż tradycyjna. Strip till lepiej niż tradycyjna. Tu przyznaję się bez bicia, sam spieprzyłem przy siebie, bo byłoby lepiej. 1/3 bobików zeszła mi po miesiącu. Wniosek z tego, jak upraszczamy, każdy szczegół ma znaczenie. Ale mimo tego, że spieprzyłem, to i tak wyszło minimalnie lepiej niż po tradycyjnej. Czyli z tego wniosek taki, że uprawy konserwujące, te bezorkowe, chronią plon więcej lub mniej w latach bardzo chudych. Natomiast w latach tłustych te uprawy bardzo uproszczone, czyli uprawa zerowa, mogą dawać efekty trochę słabsze. Ale spójrzcie na tą uproszczoną i ten strip till, one również w latach tłustych wychodzą na plusie. Czyli nieważne, czy robisz uproszczoną, tylko jak ją robisz, który wariant wybrałeś. I to są bardzo optymistyczne wyniki z brodów. Tu średnia z 4-lecia o 300 kg wyższa, tak sobie możecie tam policzyć. Nie są to super ilości, ale czasami to jest pomiędzy wyszedł na plus albo został na minusie. No niestety, jak wody nie ma, to tylko możemy ją trochę lepiej wykorzystać, a wody nam nie przybędzie od cokolwiek byśmy na polu robili. Natomiast w złotnikach, tam jest gleba trochę inna, taka bardziej bym powiedział szorstka. Jak się uprawia, to słychać jakby papier ścierny zgrzytał. Też piaski gliniaste, ale takie bardziej grube ziarno. Bardziej się zlega ta gleba tam również. Mimo tego, że tu już również od kilkunastu lat nie stosowano pługa, to ciągle są pewne zniżki. Tu 6%, nie jest to dużo, ale już 10%, no to już jest takie troszeczkę nieciekawe. Być może dalej opłaca, ale już tutaj, prawda, 20% obniżki w przypadku binu wąskoistnego, to na pewno nie jest dobra rzecz. Uproszczona ciągle i tak się to powtarza akurat w tym siedlisku regularnie we wszystkich. Czyli ta uproszczona, różnice są niewielkie, chociaż na minus, zerowy wychodzi bardzo słabo. Czyli kolejny wniosek, musimy dobrać technologię do gleby, do pola jakie mamy. U jednych się będzie sprawdzał nawet się w zerowy, a u innych ten płaski, uproszczony będzie dawał dużo lepsze efekty. A w tej chwili wchodzimy w te stanowiska również ze strip tillem, ale za mało jeszcze mamy wyników, żeby coś powiedzieć. Jednak ja jestem optymistą, że strip till tutaj się sprawdzi. Również mało się w badaniach robi i przyznaję się bez bicia, my tego w zasadzie nie mamy. Z tą technologią, uprawa uproszczona, głęboka. No bo jak płytko się nie działa, no to może wystarczy trochę pogłębić. I zapewne, jak płytko nie wystarcza, a to trzeba wziąć szpadelek, pokopać, zobaczyć jak ten korzeń się u rośliny rozwija, czy idzie w głąb, szczególnie u łubinów, to będzie dobrze widać również u bobiku, czy niestety zostaje gdzieś tam przy powierzchni, to być może wtedy trzeba nawet niekoniecznie co roku drapnąć to głębiej na 20, 30, 50 centymetrów? Nie wiem. Każde pole jest inne i każdy szpadel co innego pokaże. Natomiast generalnie każda z tych technologii może być uprawą konserwującą. Czyli zostawiać dużą ilość ściółki.
Szanowni Państwo, ale jak mówiłem, my jesteśmy już w złej kondycji. Warto się zastanowić, żeby pójść jeszcze dalej. Kolejna broń to międzyplony. Unia każe siać, ale to się sieje takie unijne, nie? 80% samosiewu, 20% gorczycy. No tylko, że one tak również ile kosztują, to tyle dają. No. U nas w Szamotulskim mówią, że na taniochę nas nie stać. Lepiej wydać konkretne pieniądze, ale mieć coś konkretnego. No i tutaj mamy rzodkiew porządna, żyto o zimę i facelia. A tu z boku ściernisko zostało i gołą dupą świeci. Połączyć uprawę międzyplonów z uprawą roślin strączkowych. Reguła jest taka, masz gołe pole, siejesz strączkowe. Nie tylko pod zboża. Wszędzie. Każde gołe pole powinno być obsiane. I teraz, jeżeli mamy międzyplon, to mamy od sierpnia do wiosny pole bez zbóż, a potem jeszcze od wiosny do, no powiedzmy, jesieni strączkowa i nadal mamy pole bez zbóż. Jak to pięknie nam odpocznie, jak te wszystkie choróbska wyzdychają z głodu. I to jest ten efekt skumulowany, plus międzyplony, podobnie jak strączkowe, pięknie wpływają na glebę. I zawsze potem słyszę, no tak, ale one wypijają wodę. Prawda, do jesieni wypijają wodę, tu szczególnie koleżanka rzodkiew to tak wycycka do ostatniej kropli. Nie? Jak ten pijak tego kota, co się utopił w spirytusie, się wyżdżymał do ostatniej kropli. Ona tak samo, ale to jest do jesieni. Potem jest zima, zawsze coś tam napada i po owocach ich poznać. Zrobiliśmy takie doświadczenia, całą serię, gdzie uprawa konserwująca to była uprawa pasowa, bo nam najlepiej wychodzi, ładnie się sprawdza i sobie dobrze radzi w dużych ilościach. Tu jest sama ścierń, ale jak zostanie jeszcze popląd, to tego jest dużo. Upasowa sobie ładnie w tych śmieciach poradzi. No i takie mamy wyniki. Tutaj groch, jak bez międzyplonu, uprawa tradycyjna, a tu uprawa konserwująca. A tutaj z międzyplonem z faceli, zobaczcie, jak ładnie podrosło. A po rzodkwi zarówno tradycyjna, jak i uproszczona ładnie. Czyli co z tego, że jesienią rzodkiew wypiła całą wodę, jak wiosną mamy plony wyższe o pół tony prawie. Bo w przyszłym roku, jak zasialiśmy groch, to on lepiej wykorzystał tą wodę, co spadła nam wiosną i latem. I to jest ten efekt. Kolejna roślina, łubin biały. Tu nie ma tak spektakularnych efektów, ale też jakiś zniżek. Tu zwróćcie uwagę, bez międzyplonu była zniżka plonowego. Tu po faceli troszkę też. Natomiast po tych dwóch dobrze dobranych poplonach wszystko jest w zasadzie wyrównane. A dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało? Ponieważ w uprawie konserwującej duże znaczenie ma ściółka. Jeżeli tej ściółki jest mało, tak jak tu, to wtedy woda paruje, bo gleba jest nieprzykryta. Bo ani nie zrobiliśmy uprawy, ani niczym nie przykryliśmy. I w związku z tym, to ten rok ostatni wpłynął na tą różnicę. Ten bardzo skrajnie u nas suchy. Po prostu woda uciekła i nie było. Natomiast tutaj trudno mi to wyjaśnić, bo był jeden rok, gdzie wyjątkowo nam na dwóch powtórzeniach bardzo ładnie zaplonował ten łubin. Być może coś pod ziemią trzeba by poszukać historycznie, co tam było 10-15 lat temu. Dlatego mówię, to jest do wyjaśnienia bardzo prosto, a tutaj tego skoku nie jestem w stanie wyjaśnić. Bobik. Tu tendencja jest podobna, że po tych, no nie jest gorzej. Jak weźmiemy, że to jest baza i pociągniemy linię, to nigdzie nie jest gorzej. Czy uprawa tradycyjna, czy uprawa konserwująca. A przypominam, że to jest doświadczenie jednorazowe. Czyli wchodzimy na nowe pole, gdzie zawsze była orka i już w pierwszym roku nie mamy obniżki plonowania po striptilu. No między innymi dlatego, że był ten poplon, chociaż tu bez międzyplonu wyszło też rewelacyjnie. Nie? Ale jak tak popatrzymy te wszystkie gatunki, jak jest poplon, jest bezpieczniej, z jednym wyjątkiem, z tym żytem. Ponieważ to było żyto o zimę. Po orce,
Ono było zaorane późną jesienią i już go nie ma. Natomiast w striptilu ono rośnie sobie do wiosny i teraz wiosną albo będzie ciepło i po tygodniu od glifosatu całe żyto nam zdechnie, albo będzie zimno i po trzech tygodniach jeszcze stoi takie żółto-zielone i przeszkadza w siebie. Panie doktorze, pytanie. No. Co będzie się działo w systemie uproszczonym, jeżeli ja zabroję glifosatu? Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, kiedy zabroję glifosatu? Bo już nawet my mówimy, że no, potwierdzi pan doktor, że już chyba się tego nie da uratować. Nadzieja umiera ostatnia, ale niestety głosy są coraz... Pan doktor mówi kwestia 4 lat. Poradzimy sobie inaczej. Na żyto wszystkie graminicy dość świetnie działają. A poza tym nie musimy tutaj siać tego żyta. Właśnie chciałem powiedzieć, że ostrożnie z doborem gatunku. Zasieje pan rzodkiew czy facelię, to panu wymarznie i ma pan święty spokój. Można również zastosować bardzo delikatną, płytką uprawę. Zimy nie ma. Jeszcze nie wymarzła, ale jest po każdej nocce jest słabsza. Także, no, ale dobrać gatunek, ale idąc dalej. Bardzo płytka uprawa, takie mulczowanie na głębokość 2 cm. Może być dobrym rozwiązaniem lub też używanie preparatów selektywnych. I tutaj już bardziej rola naszych kolegów, żeby poszukali takich rozwiązań właśnie skutecznych w technologiach mulczowych, żeby nie zwiększać, broń Boże, krotności zabiegów, czy ilości substancji w kilogramach, tylko żeby była skuteczność. Podam Państwu przykład trochę z innej beczki. Kiedy nie wykonamy orki pod rzepak, to choćbyśmy stanęli na rzęsach, nie wytrzebimy wszystkich samosiewów zbóż. Jest za mało czasu. To jest do zrobienia, ale mamy za mało czasu do siewu rzepaku. I taka technologia z pod stołu, ale legalna, 4 razy graminicy w rzepaku po ćwierć dawki. W sumie nie jest to duża dawka, tylko dobrze trafiona zawsze, kiedy samosiewy są tam w fazie mniej więcej 2 listków max, sprawia, że ta każda fala samosiewów, zanim zrobi krzywdę, dostaje po głowie. To są takie drobiazgi, oczywiście trzeba się z tym liczyć, już teraz trzeba przemyśliwać, ale większość tych, którzy stosują technologie bezorkowe tak na fest, to mówią, że sobie poradzimy, czyli już też o tym myślą, nie? Poza tym podobno coś, ta firma, co kupiła tamtą firmę, ma coś nowego, będzie tańsze, wróć będzie droższe i słabsze, no ale... Ale zamiast Roundupu coś ma być. To ja takie pytanie, a bezorkowa technologia, a przemieszczanie się fosforu na głębsze warstwy, to wszystko centymetr rocznie i co dalej z tego? Tu wrócimy może szybciutko do tego diagramu. Jeżeli pan stosuje uprawę pasową, to tam można swobodnie stosować fosfor w głębnie. Tak głęboko, jak gdzie ten ząb, to jest na 20-30, jak pan sobie życzy, jak pan sobie ustawi. W tej technologii uproszczonej, głębokiej, również w tej chwili wiele takich ciężkich kultywatorów, nieważne jak je firma nazwała, jest również wyposażone w aplikatory do nawożenia za ząb, czyli w głębnie. Problem oczywiście może się pojawić tu, a już na pewno pojawi się tu. O tym za wiele nie mówmy, bo prawda jest taka, że w Polsce nie znam nikogo osobiście, kto by tą technologię stosował, no poza naszą stacją doświadczalną. Ale w produkcji nie znam nikogo, wiem, że kilka takich osób jest. Natomiast uproszczona powierzchniowa, musimy się liczyć z kumulacją fosforu w tych górnych warstwach. Natomiast trochę przemieszczania zawsze będzie ze względu na drzewnice, które pobierają materiał wręcz z powierzchni gruntu, bo to jest ich pożywienie, a potem schodzą głębiej, tam budują sobie gniazda. No nie tak jak mysza, że sobie układa tą słomę, ale tam to sobie trawi i wydala. Więc pewien ruch tych składników trudno przemieszczalnych też jest. Natomiast to jest jeden z powodów, dla których ta powierzchniowa się nie zawsze sprawdza na dłuższy etap. I dlatego ta pierwsza fala, kiedy ludzie się tak te 30 lat temu trochę zachłysnęli, a mam talerzówkę, kupiłem sobie kultywator podolewkowy, to tak będę tylko płytko uprawiał. No i to często niestety się nie sprawdziło.
Fosfor to jest jeden powód, ale drugi powód, że się taka wytworzyła niby podeszwa próżna na głębokości tych 10 cm. Także oczywiście tutaj to może być problem, ale druga sprawa, jeżeli tu będziemy mieli bardzo wysoką zawartość fosforu przy powierzchni, to on może czasami wystarczyć dla tego plonu, który tu akurat osiągamy. Także dużo zależy od lokalnych warunków, od płodozmianów właśnie. No ale cały czas się mówi, że rośliny się korzenią do metra i tak dalej. Jak to przemieścić przy takich uprawach? Z tym, że fosforu to fosfora akurat i czy pan orze, czy nie orze, to nie. Natomiast tak, z wapnem nie ma problemu, bo gleba się zakwasza od góry. Jak pada deszcz, to przepłukuje wszystko w dół. Czyli jeżeli damy wapno po wierzchu, to ono trafia dokładnie w tym momencie, gdzie jest najbardziej potrzebne. Zresztą tutaj, czy tutaj, ono jest trochę w glebę wmieszane. Siarka przemieszcza się nawet za szybko w dół. Azot za szybko ucieka w dół. Potas powoli, ale też szczególnie na piaszczystych glebach, przemieszcza się w dół. Problem jest przede wszystkim z fosforem i problem jest czasami również z próchnicą. Próchnica się buduje przy powierzchni, a w dolnych tych warstwach poniżej 10-15 cm tam się niewiele dzieje. I na to właśnie rozwiązaniem są te technologie i ta technologia, gdzie ten ząb, tak jak kiedyś pług na 20-30 cm wchodził, on też wchodzi, tylko dużo mniej napsuje w tej glebie, bo to jednak ząb jest w zależności od nakładki dużo dłuższy, ale może również gnojowicę można tak aplikować na dużą głębokość, nie? Na głębokość orki i w ten sposób sobie radzić. Natomiast trzeba zdecydowanie więcej zaufać przyrodzie jako takiej, że ta gleba się odbuduje i więcej będzie robiła sama. I te dżdżownice to tak, jak ktoś nie bezpośrednio miał do czynienia, to myśli, że to taki mały żarcik, ale one naprawdę robią swoją robotę. One też sprawiają, że po takich deszczach, jak były teraz, że tak chlasnęło konkretnie, ta woda szybciutko wsiąka, bo są kanaliki, które się nie zamulają. Dżdżownica śpi gdzieś tam daleko, ale kanalik został. I ten ruch i wody, i powietrza jest dużo lepszy. Też po deszczu gleba lepiej oddycha, a niektóre gatunki dżdżownic potrafią do 2 metrów kanały w dół. Ostatnio byliśmy w takim wyjeździe studyjnym, nie dokopaliśmy się do dna, a próbowaliśmy tą glizdę złapać. Uciekała cały czas w dół. A mieliśmy ładowarkę, także pierwsze 1,5 metra to nam łycha wybrała, a myśmy dopiero potem fiskarcikiem próbowali. Jeszcze była dziura głębiej. Studenci powiedzieli, nie no, ten kanalik już był wykopany wcześniej. Ale kto łapał z latarką rosówki, to wie, jakie one są szybkie. Jeden niebaczny krok i glizdy nie ma. Także to są oczywiście pytania, które warto sobie zadać, żeby znaleźć odpowiedź i się uspokoić. Jeżeli ktoś się chce przestawić na tę technologię, bo to jest przede wszystkim w głowie bardzo trudna operacja. Przekonać się i każdy, kto przeszedł na sprzedać pług. Mój brat już 10 lat praktycznie nie orze. Pług sprzedał dopiero w zeszłym roku. Głównie dlatego, że go przestawiał na podwórku, bo on ciągle zawadzał i w końcu się wkurzył. Nie? Ale no nie, no niech zostanie, bo kto wie, bo może za 5 lat trzeba będzie zaorać. Nie? Bo tak też niektórzy straszą, że... Także łączenie tych wszystkich technologii międzyplonów, te są jeszcze biedne, ja zawsze mówię się i mieszankę, uprawy konserwującej, wprowadzania strączkowych do płodozmianu, gdzie sama strączkowa korzysta i cały płodozmian korzysta. To są te metody, które nam pozwolą, tu już wszystko oglądaliśmy. I na koniec jeszcze troszeczkę podrzucę tu panu doktorowi hasło do przemyślenia na przyszłość. Herbicydy. Specjalnie wybrałem lubin, bo on jest trudniejszy do odkwaszczenia. Popryskane było tym, co wszyscy, czyli pendimetaliną. No i tutaj macie postriptilu, czyli była ściółka. Tu macie postriptilu, czyli była ściółka. Tu było po orce, nie było ściółki. No i wiadomo kto, komosa. Ściółka pomaga również radzić sobie z chwastami. Sama sobie nie poradzi, ale pięknie współdziała z herbicydem. Także to też jest dobrze dobrana, dobrze zastosowana, oczywiście zaznaczam. To jest też odpowiedź troszeczkę na te, a jak wam wykreślą, a jak wam zabiorą. Nie? Dobre zmianowanie i nie za dużo uprawy roli, czego i państwu życzę i dziękuję za uwagę.
No zazwyczaj to się tak realizuje, że jest... Powiedzmy typu Town czy Tiger, tak? No na przykład. Ale można równie dobrze zrobić to w osobnych przejazdach, wykorzystać nawet niektóre typy takich lżejszych głęboszy. Ostatnio się pojawiły tak zwane pługi dłutowe, chociaż to nie jest poprawna nazwa, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Takie skrzyżowanie kultywatora podrywkowego z głęboszem. Też na niektórych glebach bardzo ładnie sobie dają radę. Przy czym... Proszę powiedzieć, przy słabszej glebie, typu piątka, szóstka. No. Jest pani jeszcze bardziej zwolennikiem na przykład tej uprawy uproszczonej, czy jak to wygląda? No bo znaczy... było wiele badania generalnie na glebie klasy czwartej, tak? Czwartej jest częściowo blisko piątej, nie? Powiem tak, ja się wychowałem na gospodarstwie, gdzie była piątka z szóstką pół na pół i morka czwórki. I w tej chwili to jest właśnie to gospodarstwo, które od 10 lat pługa nie widziała. I różnic w plonach żadnych nie ma, ale to jest gospodarstwo, gdzie co drugi rok idzie obornik, bo tam jest duża produkcja świńska. Czyli słaba ziemia, jak zawsze, no, musi dostać z kilku stron, żeby to działało. Ale ja nie znam gleby, która by pozytywnie nie reagowała na uproszczenia w uprawie. Również te gleby, tu są w okolicy, że takie ciężkie gliny miejscami, też bardzo wdzięczne by były, tylko tam jest to ciężko wprowadzić. Nie? Bo pierwsze lata mogą być naprawdę trudne. Mechanicznie przede wszystkim. Jak to zrobić? Nie? Żeby te bryły wszystkie tam... Po... No to wtedy trzeba mieć dobre zabezpieczenie sprężynowe. No na to już niestety... Ale z kamieniami jest ten plus, że jak przestajesz orać, to przestajesz zbierać. Bo tak nie wyciąga... No bo pług zawsze wyciąga na wierzch, a jak nie orzesz, to one zostają tak pod ziemią i jest naprawdę 10 razy mniej kamieni do zbierania. Ale dużo wolniej. Ja u ojca chodziłem cały tydzień i zbierałem, a teraz brachole to machną w jeden dzień. Tylko się wyciągnie, tylko wałek bił. A, bo pan mówi o tych. Ale myśmy zbierali takie, żeby kombajn nie wyknął mnie. Także to... Na to nie poradzimy. Jaki podozmian do striptilu? Jaki podozmian do striptilu? Jakikolwiek, ale prawdziwy, a nie udawany. Są takie rejony najbogatsze w Stanach, gdzie jest kukurydza, 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 a potem kukurydza. Ale to są rejony, gdzie gleba ma po 7% próchnicy. My mamy średnio 2, a tutaj chyba połowa z tego w okolicy. Także... Panie doktorze, a czemu z badań wynika, że kukurydza degraduje, w sensie degraduje glebę na minus? Bo jak pan popatrzy, to tak, żniwa pan glebę odkrył, leży goła przez całą jesień i zimę, sieje pan kukurydzę, ona też panu guzik tam zasłania, dopiero w sierpniu liście trochę się robią gęstsze, zbiera pan kukurydzę, jeżeli szczególnie na kiszonkę, i dalej ziemia zostaje goła. Dobrze, to kiszonce rozumiem, ale w przypadku ziarnówki przecież mnóstwo słomy zostaje. Ale pomału, pomału. Słoma to jest osobny temat, to jest nawożenie organiczne. No dobrze, czyli tą słomę może pan sobie... No bo na tej tabeli podajemy wpływ samej rośliny. Samej rośliny. Natomiast jeżeli pan słomę, mój dziadek i pradziadek, jak siali kukurydzę ziarnową, nie zostawiali słomy na polu. Tak samo po zbożach też, te pół tony na minus, to dotyczy tam, gdzie nie została słoma. Także to jest wpływ samej rośliny uprawnej, a słoma jest bardzo dobrą metodą, o matko, jak to daleko, żeby to jakoś zbilansować. Natomiast nic nie zbilansuje, o, natomiast nie, obornik, słoma, czyli 10 ton słomy kukurydzianej, suchej masy, to są 2 tony próchnicy. Ale to musi pan mieć taką kukurydzę na 12-14 ton suchego ziarna. Nie? Natomiast nic nie zrekompensuje tych miesięcy odkrytej gleby. To tylko uprawa, to wtedy jak pan zrobi kukurydzę na przykład w striptilu z dobrą ściółką, to jest jedna z najlepszych roślin strukturotwórczych. A to jest zupełnie inna sytuacja. Tu mówimy o zwykłej uprawie orkowej, bo jest dużo uprawy roli, mało przykrycia. Tutaj te najlepsze, dlaczego są takie dobre? 4 lata zero uprawy roli i pełne przykrycie gleby. Czyli dokładnie drugi koniec kija. Czyli generalnie wracamy do starych dziejów, dobrze, że to nie odczyniła.
Tak, tylko, znaczy czy to umiał, czy nie umiał, oni to tak... No, powiem tak, jakbyśmy robili tylko to, co każe Unia, to byśmy daleko nie zaszli. Musimy robić lepiej. Musimy robić dużo lepiej. Poplony nie takie unijne, tylko prawdziwe. Potąd. Potąd jak się uda. No, czasami potąd, ale gęsty. Porządny, wieloskładnikowy. Płodozmian też. Pamiętajcie, że jęczmień, jarzyn i ozimy to nie są inne rośliny. Tylko Unia daje się nabierać. Kukurydza od pszenicy się fuzariozą nie różni. Tylko Unia daje się nabierać. To znaczy inaczej, Unia jest bardzo łaskawa, przyjmuje taki minimum. Dla dobrego rolnika niestety przy tym klimacie, który idzie, to jest mało. Czyli musimy wchodzić szerzej, na przykład ze strączkowymi. Musimy wchodzić, może się dogadać z sąsiadem, co ma bydło z trawami w pole. Kombinować, żeby niestety ten płodozmian chociaż minimalnie urozmaicić. A jak się nie da, no to w te poplony inwestować naprawdę z sensem oczywiście, bo można też kupić mieszankę poplonową za... Jeszcze jedno pytanie, przepraszam, czysto techniczne, jako naukowe. No. Skąd się wzięło naukowcy określenie bobowate? A pan przewidywa się powiedzieć o strączkowych. Dobrze. Nazwa bobowate to jest nowa nazwa rodziny botanicznej, czyli dawne motylkowate. Botanicy nie mają co robić, i stwierdzili, że musimy ujednolicić, bo tak, były krzyżowe, były motylkowate, były trawy, a potem gdzieś indziej wyskakiwały na przykład takie pochodzące od nazwy rośliny rodziny, że to trzeba ujednolicić. Natomiast strączkowe były, są i będą, bo to jest nazwa rolnicza, agrotechniczna, oznaczająca te rośliny z tej rodziny, jakkolwiek by ją zwał, które mają duże nasiona, które można zjeść samemu albo tam przez stwora. Czyli strączkowa była, jest i będzie, natomiast bobowata to jest ta nazwa, no ja już muszę po nowemu mówić, a to są motylkowate, no bo tak kazali, nie? A to są motylkowate właśnie. A znowu jest taka pustowata nieszczęsna. No bo zasada jest teraz taka, każda rodzina nazywa się od jakiegoś typowego dla niej gatunku. Czyli dla krzyżowych typowym gatunkiem jest kapusta. Kapusta rzepak, kapusta warzywna, nieważne, kapusta. Dla bobowatych typowym gatunkiem stwierdzili jest bób. Trawy nazywają się teraz wiechlinowate, bo wiechlina jest typowym gatunkiem dla tej rodziny. I tak to wymyślili, że tak ma być i koniec, no. Oczywiście jak ktoś słyszy kapustowate, to się zastanawia, czy rzepak się do tego też kwalifikuje, nie? Albo tam inna lnianka na przykład, bo to tak namieszali. No ale to już jest poza nami rolnikami, jak gdyby. To wystarczy? To co, może podziękujemy panu doktorowi? Dziękuję bardzo.